Najdrożsi Helu, Januszku, Zbyszku, kochany Józku, żyjesz na Marysie. Kochany Józku, kochany dziś, moi drodzy. Ja, Jan Józefat Potocki, urodziłem się w Kielcach w 1888 roku. Za strajk szkolny, który zastał mnie w szóstej klasie, zostałem z gimnazjum wydalony. Uczyłem się później prywatnie, w celu uzyskania matury, zaciągnąwszy się jednocześnie w szeregi PPS, pracując wśród młodzieży szkolnej i rzemieślniczej. W 1908 roku zostałem aresztowany i po przeszło czteroletnim więzieniu skazany zostałem na dożywotnie osiedlenie na Syberii. Stamtąd uciekłem do Krakowa, a następnie udałem się do Ameryki. Zostałem redaktorem polskiej tygodniówki Jedność Polonia, którą po długim trudzie i walce udało mi się przerobić z orientacji prorosyjskiej na prolegionową. Należałem wtedy już do Komitetu Obrony Narodowej. Zostałem członkiem zboru prezbiteriańskiego i zapisałem się na studia teologiczne. Byłem już wówczas żonatym i dzietnym. Zbór świętego Pawła, którego zostałem pastorem, był wtedy jedyną polską postępową placówką w mieście Baltimore, liczącym 40 tysięcy Polaków. Pragnąłem przenieść się do Polski. Pierwszy powód, najważniejszy, to tęsknota za ojczyzną. Po powrocie do Polski w 1934 roku został powołany do służby duszpasterskiej w dowództwie Okręgu Korpusu nr 8 w Toruniu, a następnie został szefem Głównego Wojskowego Urzędu Duszpasterstwa Ewangelicko-Reformowanego. Po zatrzymaniu przez Rosjan najpierw znalazł się w Szepietówce, następnie przewieziono go do obozu w Starobielsku, potem do Ostaszkowa. W Wigilię 1939 roku przewieziono go razem z 10 innymi księżmi na Lubiankę do Moskwy. Był wśród nich ksiądz Franciszek Tyszkowski, który wspominał później. Ksiądz Potocki zajmował się dzieleniem dostarczonej żywności. Krępująca była jego skromność, gdyż wyznaczał sobie wyraźnie mniejsze porcje. Pastor Jan Józefat Potocki został zamordowany 9 kwietnia 1940 roku.